Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Trochę mnie nie było, ale szczerze powiem, że nie miałem po prostu czasu na nagrywanie, bo trochę miałem też innej roboty, o czym powiem pewnie pod koniec filmu. A teraz jedziemy na ostatnie moje działki, na których tam muszę zrobić agregatem. No i będę jeszcze dzisiaj dosiewał ostatnie zboże. U nas jeszcze tutaj sporo osób też dosiewa. Sporo osób widziałem tak samo na Instagramie czy na Facebooku, tak samo, że sporo osób jeszcze po prostu tam sieje pszenicę, sieje jeszcze pszenżyto. No i ja też muszę posiać, bo trochę innej roboty mi wyleciało i nie mogłem po prostu jechać na polu skończyć. Ale nadrabiamy sprawę i jadę teraz z Brono na pierwszą działkę. Także widzimy się już bezpośrednio na polu. Tutaj ja już jestem na polu, już jedną działkę nawet zrobiłem. Teraz robię tutaj drugą, bo akurat ta działka ma niecały hektar 20. I jak widać, różnica jest. Tutaj otworzę teraz z tyłu szybę, pokażę jak to wychodzi. Sprawa jest taka, że na pewno dużo osób się zastanawia, dlaczego nie zaczepię siewnika. No nie zaczepię ze względu na to, że tamta strona, na przykład druga co jest, bo to jest jakby dwie działki geodezyjne, to tam był kiedyś ugór, tam było już posiane coś oczywiście, ale sprawa jest taka, że no tam cienko jeszcze się trochę orze, w sensie takim, że duże bruzdy mi się robią. Mam jeszcze kilka takich działek, gdzie z ugoru tam żeśmy wyorywali, bo kiedyś od agencji pole kupywałem, żeśmy drzewa wyrywali i też tam chcę po prostu od razu to zrobić, no bo szkoda mi działek. Także też od razu będę robił, coś będę siał na zimę, żeby po prostu było. Czy się uda zebrać, czy się nie uda zebrać, chociaż mi się wydaje, że się uda zebrać, bo klasa jest dobra, ziemia odpoczęła, ale wiadomo jak jest. Obornika na jesień w tym roku nie wywalam ze względu na to, że miałem awarię. Jedno działko żeśmy wysypali tutaj z Krzyśkiem. No i można powiedzieć, że jedno działkę, no bo to nie do końca. No i posuw, który jest taśmy, po prostu mi się zepsuł. Czekam na nowe części, których jeszcze nie ma. A już jest ostatni gwizdek na sianie. Dlatego też po prostu dosiewam to, co jeszcze nie jest posiane, żeby po prostu już było, żeby było z głowy. Tym bardziej, że od przyszłego tygodnia nadają już jakieś deszcze, dlatego nie chcę ryzykować i czekać nie wiadomo ile czasu. Obornik będziemy dawali na wiosnę w takim razie. No i robota leci, no. Leci cały czas, no tak jeszcze mi zostało do zrobienia 8 hektarów. Tak, 8 hektarów mi zostało do zrobienia. I można będzie siać. Siać najprawdopodobniej zacznę albo dzisiaj wieczorem, albo jutro od rana będę siał. Żeby było skończone, to też jak już zacznę siać, to już po prostu skończę z tym wszystkim. Wcześniej nie nagrywałem, bo też nie miałem na to czasu. Nie miałem też wałka do obrony, ze względu na to, że po prostu zacinał mi się, w sensie takim, że brona wchodziła w ziemię i wałek od razu jakby stawał, czyli te sprzęgło od razu się włączało. No i tutaj też dawałem do naszych znajomych, to jest Auto Agro. Wałek mi po prostu tam wyczyścili, go otworzyli, bo to na prasie go trzeba wcisnąć, żeby go otworzyć. Ja takiej prasy nie mam, także tego samemu sobie nie zrobił. Ale już mamy gotowe, zrobione, także robimy w polu. Też miałem też takie roboty trochę w parku. Mieliśmy tam trochę takiej roboty przy muzeum i to tak wszystko się nawaliło. A też tutaj pole było zaorane, chciałem, żeby to trochę obeschło, bo miejscami było no wilgotno. Nie jest może jakoś mokro na tych polach, ale było wilgotno i chciałem, żeby to też troszeczkę obsuszyło, tym bardziej, że deszcze nadają. Także tak
akurat dobrze by się złożyło, jeżeli udałoby mi się to wszystko posiać i deszcze by poszły, to ładnie zaczęłoby sobie kiełkować. Próby kiełkowania tam na pszenicy robiłem, było dobrze, także miejmy nadzieję, że wszystko uda się zrobić, żeby to było jak najlepiej. Także robimy. Robimy, ja też jeszcze tutaj tak powiem, że do tej brony na pewno będę chciał inny wał, będę chciał wał pakiera, ze względu na to, że jak jest trochę wilgotno, to ten wał się po prostu oblepia. Przy wale pakiera tego tak nie będzie, bo tam są te skrobaki, które po prostu ten nadmiar tej ziemi, tego wszystkiego będą zeskrobywać. Także ja też jak to działkę zrobię, to jeszcze wyjdę na dwór, wam pokażę. I co? Robimy. Słuchajcie, tu działkę tą zrobiłem, a jak wyszło, to sami ocencie. No ja uważam, że wyszło naprawdę dobrze, jest równo. No i przede wszystkim to porozbijało wszystko, no nie? Tutaj zaraz wam pokażę, gdzie jeszcze niedawno był ugór, a teraz już jest, powiedzmy, że no w miarę okej. O, tutaj był ten ugór, a tu było pole. Także widać, no, że jest różnica. No wiadomo, że u nas to też nie jest pryskane niczym, bo my żadnego ani nawet w konwencji żadnych tutaj Roundupów, glifosatów ani tym podobnym nie używamy. Także jakoś trzeba sobie radzić. Mówię, tutaj straszne takie ziele jakieś rosło i w ogóle, no ale powoli, powoli się, że tak powiem, tego musimy tutaj wyzbyć. A z tej strony jest ładniej, no co? Ja tam za tym ugorem jedną działkę już zrobiłem. Teraz tutaj koło tego posianego jadę robić. Później za tamtym znowu mam ta koleżkę. Później tam widać takie drzewka. To obok tych drzewek tam też jest 2 hektary. I tutaj na wprost widać tam taka śliwka jakby rośnie. Też mamy tutaj 70 arów. Także to na pewno będę musiał zrobić. I mam jeszcze tutaj dwie takie działki przy domu zaraz. Ale tam już nie będę nagrywał, bo mi się wydaje, że to bez sensu będzie. Teraz po prostu zobaczymy się już, jak będę siał, bo nie chcę robić dwóch filmów, żeby po prostu tam nie wyglądało jakoś, że ja chcę, nie wiem, nabić sobie czegoś. Po prostu chcę zrobić to w jednym filmie, żeby było od zrobienia brony, przygotowania, posiew. Także widzimy się teraz podczas siewu. No i ja tu już te działki wszystkie porobiłem. No i siejemy. Siejemy pszenicę. Tutaj zaczynamy od pierwszej działki. Tutaj. Oj. Dobrze, udało się to w miarę jakoś ogarnąć. W miarę szybko. No i to akurat te działki dosieje i koniec siewu w tym roku u nas na gospodarstwie. No teraz mam nadzieję, że trochę będę miał mniej tutaj jakichś obowiązków i roboty, to będzie więcej filmów ponagrywanych. Także będziecie też mogli sobie to oglądać, co będziemy robić. To oczywiście była wszędzie nasza brona aktywna, bo ona ładnie tutaj wszystkie grudki porozrzucała, porozwalała. Nawet jak gdzieś tam się ziele jakieś trafiło, to tak samo ona to porozrywała ładnie, także cieszę się z niej, bo dobrze się nią pracuje. Bardzo dobry sprzęt. Ja wcześniej nie używałem czegoś takiego i szczerze powiem, żałuję, że wcześniej czegoś takiego żeśmy nie kupili. Na pewno wydaje mi się, nie jestem święcie przekonany, że na pewno jest to lepszy sprzęt od glebogryzarki, bo glebogryzarkę tak samo mamy. Ale glebogryzarka tam idzie po wierzchu, a to po prostu rozbija to wszystko, także uważam, że jest naprawdę dużo, dużo lepsze. Tu już o, Krzysiek przyjechał, ze zbożem stoi, a mnie czeka dzisiaj nocny siew, no ale co zrobić? Wolę posiać i mieć z głowy, niż później po prostu siać przez kilka dni po troszeczku, to już wolę na raz posiać wszystko i z głowy będzie. I równo po dochodzi, a tak to tu będzie wcześniej, to później posiane, to też to tak będzie, jakby chciała, nie mogła. Teraz też w poniedzieli nadaję jakieś deszcze, to też na to ziemię będzie dobrze, że posiane i od razu będzie podlane,
No to co, widzimy się na następnej działce. No i jesteśmy tutaj na kolejnej działce, aż tutaj połowę posiałem sobie. Ale kurczę, powiem wam szczerze, że niby jest jeszcze dosyć wcześnie, bo tutaj 18 godzina, dokładnie za 12:07, a tu już jest strasznie ciemno, ojej, ale kurzy się. Wydawało się, że niby wilgotno jest na polach i w ogóle, ale sami zobaczcie, kurzy się. Popiół, ale w poniedzieli ma padać, tak dobrze jest. No co, ja posieję to działkę i przejeżdżam dosłownie naprzeciwko rowa. Tam mamy 60 arów, bo to jest jakby przedłużenie tej działki. I będziemy siać dalej. No przede mną na pewno jeszcze siania kilka godzin. No ale powiedziałem sobie, że dzisiaj to musi być do końca posiane, także będę chciał się sprężyć, aby tylko żadna awaria tutaj się nie wdała. To po prostu dosiejemy. Też tutaj niby ciemno to tamto, ale powiem wam szczerze, że nawet przyjemnie się robi. Dawno, jak to się mówi, nie robiło się tak w polu, to aż fajnie jest tak pojeździć sobie. No to co, widzimy się na kolejnej działce. No i jesteśmy na następnej działce. Ja też tutaj zaraz będę musiał jechać sobie po zboże, bo zaraz nie będę miał, zostało mi tam chyba tylko na przyczepce na jeden siewnik, czyli na działkę tutaj obok, i będę musiał jechać do domu przywieźć. Od razu sobie chyba paliwa przywiozę, bo jest już trochę mało, chociaż może starczy. No w każdym bądź razie na pewno po zboże będę musiał zaraz jechać, bo mi zabraknie, ale to już to działeczkę sobie tutaj akurat doobsiewam, dosieję. I w sumie zostanie mi na dzisiaj jeszcze dwie działki i to bym chciał dzisiaj posiać i mam nadzieję, że się uda. Na razie czas jest dobry, bo mamy tutaj powiedzmy w 7:30, także czas jest dobry. Ja mam wszystkie tutaj, że tak powiem, rzeczy porobione, które miałem zrobić przy krowach, także nawet jak dzisiaj trochę dłużej posieję, to się nic nie stanie i będzie dobrze. Dobrze, po tej broni równo wychodzi, że ona to rozbija, to też jest inaczej. O, tutaj nawet widać, mój magazyn zbożowy stoi, czyli ojciec stoi z przyczepką. Ale tak jak no, tam widać, tamto działkę przed chwilą siałem. A tak jak mówiłem, no, ta co tutaj jesteśmy teraz, to jest przedłużenie tej działki, no niecałe oczywiście, bo to jest połowa, że tak powiem, szerokości tamtej, ale no ale jest, także ja tutaj sobie, o tutaj mi zostało ile tej działki, ja wiem, ze 30 arów do obsiania i sypiemy zboże i jedziemy na następną. Ja tutaj jestem na kolejnej działce, akurat przywieźliśmy sobie pszenicę i przyjechaliśmy na tu największą działkę, że tak powiem, na której w tym roku pszenicę siejemy. 70 arów już posiałem, został jeszcze 1,20 hektara i nie wiem co zrobić, bo tutaj zaraz będzie kawałek ugoru wyorałem, który tam żeśmy kupili jakiś czas temu. Wyrwaliśmy tam brzuski. Na Instagramie kto nas obserwuje, to na pewno widział, jak to wyglądało. No i teraz w miarę to jakoś wygląda. Także o tutaj nawet dojeżdżam już do tego kawałka. O to tutaj po prawej stronie, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, żeśmy po prostu doorali. Także też to będę chciał tutaj, że tak powiem, posiać tą pszenicę. I zostanie mi jeszcze jedna działka taka mała naprzeciwko i z siewem będzie koniec. Także mam nadzieję, że tutaj uda się to ogarnąć w miarę szybko, bo to już jest godzina 9 prawie, a tu jeszcze trochę siania zostało. No mam nadzieję, że do 11 się skończy. Ja was tutaj nie będę zanudzał tym samym.
Następny vlog nagramy może coś od krów. Niedługo mamy wycielenie znowu, także może coś nagramy akurat z wycieleniami. Ja tutaj tradycyjnie będę tutaj zapraszał Was tutaj na naszego Instagrama, no bo tam jesteście na bieżąco. Tam możecie zawsze zobaczyć to, co robię na, akurat w danym momencie. A nie tylko, że tak powiem, jak chwilę znajdę, żeby wziąć kamerę i nagrać coś po prostu kamerą. Bo nie zawsze na to jest czas. Nie zawsze, że tak powiem, mam nawet ochotę to nagrać, bo tak jak mówiłem, no ja to robię z zajawki bardziej niż z jakiegoś przymusu czy dla fejmu. Tylko po prostu robię to dla siebie, bo mam taką, że tak powiem, lubię to robić. Dlatego. Także ja tutaj zapraszam Was do obserwowania naszego kanału. Miejmy nadzieję, że teraz jesień, zima, będzie tych filmów więcej, tym bardziej, że będziemy robili porządki. No i tych filmów na pewno będzie więcej niż było do tej pory, bo tak jak mówię, no z czasem też było różnie, teraz tego czasu będzie trochę więcej. Także trzymajcie się i do następnego filmu.